my! Gościem Pogoń TV jest trener Rafał Buryta, szkoleniowiec od przygotowania fizycznego zawodników. Trenował i trenuje pan piłkarki nożne i także piłkę ręczną, jeszcze inne dyscypliny sportu, prawda? Od tej strony takiej przygotowania fizycznego. Na pewno moja przygoda z piłką jako trenera to wiąże się przede wszystkim z piłkarkami nożnymi Olimpii. Natomiast no, od tej strony funkcjonalnej, fizjologicznej, czy tego przygotowania motorycznego, to w zasadzie, tak jak pan wspomniał, wszystkie dyscypliny. I miałem przygodę z piłką ręczną. Na dzień dzisiejszy z futsalem też współpracujemy, sporty indywidualne, jak kolarstwo torowe, karate, także jest tego troszeczkę. Myślę, że tam to doświadczenie, które zbierałem z tymi sportowcami z najwyższej półki, bo i przewinęło się też wielu olimpijczyków, dzisiaj procentuje w pracy właśnie z Pogonią. To jaka jest różnica pomiędzy przygotowaniem olimpijczyka na jedno najważniejsze wydarzenie w jego całej karierze, a piłkarzy nożnych? Znaczy na pewno ta praca, mówię tutaj o olimpijczykach w kolarstwie torowym, polegała troszeczkę na innym zadaniu, ponieważ zajmowałem się treningiem funkcjonalnym, co też tutaj w Pogoni występuje. Także tutaj tych różnic wielkich nie ma. To są sprawy takie indywidualne u zawodników, które należy poprawić, żeby to przygotowanie motoryczne było na jak najwyższym poziomie. Czyli można powiedzieć, że liczy się człowiek, także to nie ma znaczenia wielkiego, jaką dyscyplinę sportu się uprawia. To znaczy ma znaczenie w tym teście funkcjonalnym, który składa się z 7 takich testów, ma znaczenie dyscyplina, ponieważ na inne szczegóły zwracamy uwagę. Natomiast jako tutaj to, co pan wspomniał, jest to przede wszystkim człowiek i on ma być jak najlepiej funkcjonalnie przygotowany do pracy w swojej dyscyplinie. To jak to się stało, że człowiek związany ze Szczecinem, z drużynami, które występują tutaj u nas w regionie ściśle, trafia do Pogoni Szczecin? Trener od przygotowania fizycznego, chcę zaznaczyć, no bo taka historia, nie wiem, czy miała miejsce, no w ostatnim czasie na pewno nie. Znaczy na pewno, tak jak to wspomniałem wcześniej, moja praca wszelka, bo jestem również pracownikiem Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, gdzie wykładam przedmioty związane z piłką nożną, fizjologię sportu, na dzień dzisiejszy zaprocentowała. No, otrzymałem telefon od trenera Skowronka na początku roku, spotkaliśmy się i spróbowaliśmy wspólnie pracować. Długo rozmawialiście? Długo, natomiast ta rozmowa nie polegała na dogadywaniu się, tylko naprawdę na konkretach i bardzo przyjemnie przebiegała. No doszliśmy do wspólnego konsensusu na dzień dzisiejszy. Ja jestem pod wrażeniem, powiem szczerze, pracy całego sztabu, bo to jest bardzo ważne. Pracując z różnymi dyscyplinami, wiedząc jak wygląda to w piłce nożnej w naszym kraju, powiem szczerze, że wchodząc w ogóle w to środowisko, zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie i tak naprawdę to był główny powód do tego, że chciałem tutaj pracować, bo każdy członek sztabu szkoleniowego ma swoją wąską działkę, nad wszystkim czuwa trener Skowronek, który rozdziela nas pracę. To jest dyskusja każdego z nas. Każdy z nas ma swoje pomysły na realizację tych planów i potem szukamy właśnie tego wspólnego zdania, które potem na boisku właśnie procentuje. Mam nadzieję, że zaprocentuje. Także tutaj w tym kontekście trener Skowronek jest szefem, a my mamy mu pomagać do tego, żeby zespół był jak najlepiej przygotowany. Do kiedy będzie pan współpracował ze sztabem szkoleniowym? Trudne pytanie. No, na dzień dzisiejszy ta praca będzie półroczna. Tak wszyscy chcieliśmy. Pewnie musimy zobaczyć, czy to będzie to, o co nam wszystkim chodzi. Mam nadzieję, że tak. Co dalej zobaczymy? Na dzień dzisiejszy tak postawiliśmy sobie tą pracę do końca sezonu, bo to jest najważniejszy cel, żebyśmy do końca sezonu z zespołem jak najwyższe miejsce w lidze zajęli.